Proszę Państwa, w najnowszym, moim zdaniem bardzo ciekawym numerze tygodnika Newsweek zwracam szczególną uwagę na trzy materiały. Pierwszy to jest o biegaczce, która została zgwałcona w sierpniu zeszłego roku w warszawskim Lesie Kabackim. I wydawałoby się, że to jest ofiara, prawda? Ktoś zgwałcony, to jest ofiara. Nie, to nie jest ofiara. To jest bardzo normalna, bardzo trzeźwo myśląca osoba. Ofiarami są ludzie, którzy jej nie wierzyli, którzy nie chcieli jej pomóc, którzy tak jak burmistrz Ursynowa robili sobie z tego żarty. Drugi tekst, który jest niesłychanie interesujący, to są dwa wywiady o Ryszardzie Kuklińskim, o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim, z Radosławem Sikorskim i z Leszkiem Millerem. Szczególnie zwracam uwagę na wywiad z Leszkiem Millerem, człowiekiem, który był przecież w czasach, kiedy Ryszard Kukliński był szpiegiem amerykańskim. Leszek Miller był pierwszym sekretarzem wojewódzkim PZPR w Skierniewicach. I on musiał bardzo wiele zrozumieć, żeby bardzo musiał wiele w sobie zmienić, żeby zrozumieć postawę Ryszarda Kuklińskiego. Zrozumiał. I ta ewolucja postawy Leszka Millera jest niesłychanie interesująca. A trzeci tekst, bardzo, bardzo mądry tekst, to jest reportaż o dwóch szkołach w Ełku na północy Polski i drugiej na południu Polski, które noszą imiona Marii i Lecha Kaczyńskich. Jedna nosi imię Lecha Kaczyńskiego, drugie Marii i Lecha Kaczyńskich. I to nie byli, Lech i Maria Kaczyńscy to nie byli własność jednej partii. To byli oni byli parą prezydencką polską, własnością nas wszystkich. I te dzieciaki, które skończą tą szkołę, będą to dobrze rozumiały, myślę.